Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na serwerze 5 europejskim i będziemy sobie tutaj gonić level, dlatego że ostatnio mieliśmy event epicki, który sobie oczywiście ograłem, potem jeszcze był jakiś odcinek, gdzie dociskałem te lochy, no i potem te procenty na lochy były naprawdę malutkie, nie było tutaj co klikać, no a w tym momencie większość gemów już sobie zmieniłem, oprócz tego oczywiście połapałem jakieś pupilki, zaraz do tego przejdę, no i procenty na lochy znowu fajnie wzrosły i ten level musimy nadgonić. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście pisać komentarze, chętnie sobie poczytam, czy gracie na EU5, jak wam tutaj idzie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, jeżeli chodzi o ten serwer, to przede wszystkim standardowo pokażę wam topkę, no bo mamy tutaj pierwszy 300 level, który należy do mojego widza. Nie wiem dokładnie kiedy on to wbił, nie ma tutaj niestety w opisie, tak czy inaczej chyba 2 dni temu albo 3 dni temu, coś takiego, no ale mamy to, mamy pierwszy 300 poziom na tym serwerze. Zobaczcie, że tutaj naprawdę duża przewaga, nie ma w ogóle, wcześniej ta przewaga była jeszcze większa, bo tam było chyba 15 leveli, tak czy inaczej nie ma tutaj praktycznie aż tak close sytuacji między przynajmniej dwoma graczami, dlatego że druga osoba, która ma najwyższy poziom na tym serwerze, to jest właśnie tutaj łowca demonów, no i to jest mimo wszystko 7 leveli przewagi, więc bardzo dużo THC tutaj bardzo ładnie pocisnął, jest top 1 praktycznie chyba od pierwszych dni tego serwera, jeżeli chodzi o jakiś tam level i tak dalej, więc no pierwszy 300 poziom się pojawił, no i THC ciśnie tutaj jak zły, nie wiem czy on to ogląda, czy nie ogląda, zazwyczaj wchodzi na streamy, no ale tak czy inaczej go pozdrawiam, no i nawet tutaj jako pierwsza osoba na serwerze, która tak naprawdę ciągle jest pierwsza w rankingu, promuje mój kod twórcy, za co oczywiście pięknie dziękuję. Co do kodu twórcy, to już dzisiaj o północy, czyli po prostu minutkę po północy, to już będzie czwartek, startuje promocja na grzybki, dlatego że wiadomo, na stronce internetowej, na tym sklepie internetowym homesyfygame.net, wszystko macie na banerku nad moją głową, ta promocja jest dzień wcześniej, no i już od północy będzie dostępna, będzie tam oczywiście 20% na grzybki, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie zakupić, jeżeli ktoś planuje, oczywiście może użyć kodu twórcy neutral, tam w polu kod twórcy, wiadomo jak sobie rozwinie, może do mnie wysłać screeny, jeżeli chce brać udział w comiesięcznych giveawayach, teraz będzie na początku sierpnia kolejny, więc zachęcam, po prostu zachęcam i ślicznie dziękuję każdemu, kto planuje tego kodziku sobie używać. Normalnie w gierce wiadomo, promocja jest od piątku, no a na tym sklepie już będzie od północy, czyli od czwartku, więc zachęcam. Dobrze, tak się prezentuje topka, no mamy już tutaj bardzo dużo takich wyższych leveli, jakieś tam 260 plus i tak dalej, no my w tym momencie nic tak naprawdę nie klikaliśmy, bo ja oczywiście lochy zostawiam na odcinek, więc ten level tylko leci tutaj z jakichś, nie wiem, środowisk, z jakiejś awki i tak dalej, więc lożki są, tak jak wspomniałem, zostawione właśnie na odcinek, zresztą widzicie, pierwsze dni byliśmy tutaj w top 10, nawet w top 15, 20, no a w tym momencie bardzo mocno spadliśmy. Można sobie oczywiście zatrzymać filmik, prześledzić tą topkę, ja tutaj nie będę, głównie się chciałem właśnie skupić na THC, gildie no to nieważne, bo wszystkie robią w tym momencie wyprawy, twierdzę też nie bardzo ważne, w pupilach jesteśmy top 200, w ogóle te pupile to też zaraz do tego przejdę, no ale jest jak jest, no i tutaj podziemia, już widzimy, że mają jakieś tam 12 serca, my mamy 10, tak to ogólnie się tutaj prezentuje. Dobrze, od początku, jeżeli chodzi o kibelek, nie mam tutaj żadnego itemku epickiego, ale pewnie coś mi wyleci z lożków, mamy piątą aurę, więc tak to wygląda tutaj na szybko, jeżeli chodzi o arenkę, to w tym momencie wygląda w sposób następujący, mamy tutaj jak widzicie już naprawdę dużo tych ulepszeń, natomiast tutaj też bardzo ważna informacja dla was, nie traktuję tego konta tak bardzo na tryhardzie jak powinienem, za co w sumie tutaj was mogę przeprosić tak naprawdę, no bo jednak to konto miało być na tryhardzie, miało być takie wiecie, no dopieszczone powiedzmy, no a na przykład nie wiem, nie wstaję na kupca w nocy, dlatego że po prostu nie ustawiam sobie budzików, kupca ogarniam codziennie rano, więc w tym momencie ta ręka wygląda tak jak wygląda, to jest w ogóle pierwsza sprawa, nie robię tutaj praktycznie ataków, szczerze mówiąc już od dłuższego czasu, więc tych surek też nie mam jakoś bardzo dużo, no ale też po prostu wyszło jak wyszło, ostatnio mam mniej czasu, no i tak powiedzmy troszeczkę bardziej po macoszemu
to konto traktuję, ale oczywiście codziennie wszystkie czynności robię, no i tak to wygląda. Tutaj w ogóle zaraz sobie brońkę zmienimy, ale to powiedzmy później. Niedługo będziemy mieli pierwszy czar u wiedźmy, więc to też spoko. No i pupilki. Pupilki w tym momencie wyglądają tak, muszę tutaj sporo tych pupili połapać. Ostatnio mieliśmy event pupili, więc to też naprawdę tam nam dało dużego boosta, jeżeli chodzi o te środowiska. Tego dyniaka ciągle zapominam, muszę złapać tutaj jakieś pojedyncze pupilki, no ale tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi w ogóle o wodę, no to tutaj jest troszeczkę słabo, bo zobaczcie, mamy już bardzo dużo tych jedzonek do wody, natomiast ja będę chciał tutaj przejść właśnie w żarłacza. Ktoś mi proponował, żeby przejść w dziubinga, ale to by chyba było no za dużo jedzonek w tego kroksa, nie wiem, czy by się to w ogóle opłacało. Tak czy inaczej muszę czekać do piątku, ewentualnie do czwartku na siedmiornicę, żeby sobie przejść w tego żarłacza i dalej karmić. No ale to jest woda, to jest siła, więc jakoś bardzo nas to nie interesuje. W każdym razie tak wyglądają moje wszystkie środowiska. Mogłem to oczywiście jakoś tam bardziej sprawdzić na kalkulatorze, zrobić tak, żeby właśnie w piątek już tego żarłacza sobie złapać, w poprzedni wtedy już cisnąć, no ale jest, tak jak wam mówię. Dobra, portale zaraz wam tutaj pokażę, lożki to zaraz przejdziemy. Tu oczywiście serce 10, traktor 10, mamy trenera 8, więc też się to wszystko powoli rozwija. Twierdza poziom 12, teraz kwatery na 11, będziemy mieli zaraz event twierdzy, bo w ogóle teraz startują, w ogóle teraz będą fajne eventy, to zaraz do tego przejdę, no i też startuje Elevator w ten piątek, to też wam w sumie nie mówiłem. Tak czy inaczej, no mówię, tak wygląda po prostu twierdza. Dobrze, gildyjka się prezentuje tak, gildyjka jak najbardziej spoko. Tutaj mamy, jak widzicie, no pupila jeszcze nie mamy, ale generalnie jakieś tam nasze bonusy po 174%, portal powoli sobie też idzie, robimy te wyprawy ciągle, więc jak najbardziej git. No i tyle, salę chwały wam pokazałem, raczej tyle, raczej generalnie tyle, tak to wszystko wygląda. W każdym razie, tak jak widzicie, już mamy oficjalnie w gierce w piątek 28 listopada. Boże, 28 lipca. W piątek 28 lipca o godzinie 16 startuje Elevator. To już chyba było ogłoszone w tamtym tygodniu. No i będziemy mieć bardzo fajne eventy, bo będzie oczywiście ta promocja na grzybki, będzie tutaj event epicki, będzie kocioł w kuźni, tango w twierdzy, znowu będą pupile z tego co widzę, więc też bardzo fajnie. No i sterylne sedesy, więc tutaj też będziemy mieli event epicki, może też coś podziałam na tym evencie epickim, zobaczymy. No i wiadomo, jakieś tam pupilki, fajne generalnie combo, będziemy mieli tą twierdzę, więc tutaj też może budynek twierdzy trochę sobie docisnę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, jeżeli chodzi o portale, no to wam pokażę jak to tutaj wyglądało. Oczywiście na szybko razy 3, bo specjalnie dla was to zostawiam, żebyście widzieli. No i co mogę wam dodać? Tak jak mówię, no konto na pewno nie jest, powiedzmy tak, konto jest ten zwiadowca ogrywane tak jakoś w 70%, w 80% powiedzmy. Nie jest to na pewno taki tryhard jak na EU1, albo w ogóle tam na jakichś innych moich seriach, na W60. Oczywiście wiadomo, tryhard był w 100%, nawet bym powiedział, że w 110% na początku, przez pierwsze 3 dni, kiedy to wbiliśmy ten 200 poziom i tak dalej. No a potem troszeczkę tak mówię, z racji tego, że mam obecnie mniej czasu, no to tak bardziej zacząłem je traktować, może nie tyle co po macoszemu, chyba tak powiedziałem wcześniej, nie wiem, może nie tyle co właśnie po macoszemu, tylko po prostu nie skupiam się aż tak na takich większych pierdołach, czyli jakichś tam atakach, posurki właśnie w twierdzy, co jest oczywiście ważne, ważne, żeby robić kontry i tak dalej. No ale troszeczkę to powiedzmy oplułem. Aha, to już wam chyba pokazywałem, tak mi się wydaje, bo to przez przypadek kliknąłem. Dobra, nie wiem czy tych portali to już w sumie nie widzieliście, no ale tu mamy jeszcze dwa, których na pewno nie widzieliście. Kiedy ja w ogóle ostatni odcinek z tego zwiadowcy? Aha, tutaj, dobra, czyli to widzieliście, bo to było 19 lipca, okej. Dobra, to muszę to poodznaczać. No i tutaj jeszcze 24 mieliśmy ponad połowę portalu do dobicia, więc również możemy sobie to obejrzeć. No i co, przygotowałem dla was broń, w sensie w ogóle tak, mam te runy już dość mocno rozwinięte, mam te runki już tak zrobione, żeby po prostu, no niedługo już będę miał full EQ powiedzmy do awki, czyli 50% golda, 10% punktów doświadczenia, więc to też jest oczywiście bardzo istotne. Tutaj ciągle sobie siedzą jakieś tam itemki, na razie mam tylko 10% do PD, no bo czekam aż tego golda będę mógł ogarnąć. W każdym razie mówię, no mamy praktycznie wszystkie itemy bez run, w sensie bez żadnej runy, nie? Bo jeszcze nie miałem 1000 run jak je wymieniałem, tutaj tylko w paseczku mam punkty życia 1%, tak samo u pachołków nie ma tych run za dużo, też tutaj jeszcze punktów życia nie ogarniałem, więc to na pewno też ma wpływ, że te procenty nie są jakieś wybitne, no ale tutaj mamy brońkę, jak widzicie, plus 13, fajny rozrzut na zręczność.
zdolność, no i mamy 6% runę. W porównaniu do tego, że w tym momencie mamy 0, no to oczywiście ta runa jest bardzo dobra i chcę to na wstępie wymienić. To już było w kiblu, więc sobie odzyskamy ten klejnocik, cyk. No i dobra, myślę, że to da nam fajnego boosta. Na początek portal, nie wiem czy go ubijemy, szczerze mówiąc. Bardzo mamy teraz mało HP, dlatego że ja mam tylko jeden gemik na HP, resztę mam na zręczność, bo to jest oczywiście spoko, jak mamy wszystkie itemki na 3 staty. O, tu w ogóle zobaczcie, jak go ładnie dziubiemy. No to raczej ten portalik bez problemu jeszcze ubijemy. To już nie będę zapisywał, żeby dokładnie, żebyście, no bo i tak widzicie powiedzmy na odcinku. Dobra, tutaj sobie odznaczymy to wszystko. No i co? Mam jeszcze jedną brońkę, bo w ogóle tak, jeżeli chodzi o moje gemy, to mamy tylko jeden stary. Tutaj mamy w hełmie jeszcze 174. Czekam, aż mi jakiś poleci. No a jeżeli chodzi o inne, no to już mamy praktycznie wszystkie z 10 kopalni. Tutaj pachołkom też powolutku wymieniam, jak mi coś poleci. No i pachołki, jeżeli chodzi o runkę w broni, no to tylko Maguś ma 2%, zaraz mu wymienię na 6%. No a niestety reszta nie ma jeszcze w tym momencie. Może dzisiaj nam coś poleci, zobaczymy. W każdym razie tak, po pierwsze potrzebuję golda. Tutaj raczej dokładnie, ta wieża nam padnie bez żadnych problemów. Tu mamy punkty życia 2%, możemy to wymienić od razu u siebie, żeby specjalnie nie szukać. To oczywiście jest na wszystkie staty dla Mariuszka, no nie ma sensu, rozmontujemy to sobie. No i teraz mając golda kupimy jeszcze tą kolejną brońkę, cyk, tylko po to, żeby właśnie wymienić tą runę na 6%, bo ja chyba w tym momencie, a i zepsułem, dobra, zepsułem, no i właśnie to jest to, bo ja właśnie w tym momencie mam chyba maksymalnie do zdobycia 6% na broni, także jest jak jest. Ok, to sobie może na razie zostać. No i teraz jeszcze raz sprawdzimy procenty. Powiem wam tak, mam na co niektóre pojedyncze lochy bardzo fajne procenty, między innymi na 13 piętro, między innymi na Esteros, więc tych leveli może się dzisiaj troszkę posypać. No i dzięki temu dokładnie, na Esteros mamy 2,67, na wieży mamy w ogóle jeszcze 6%, no możemy tej wieży trochę poklikać, może przy okazji jakieś pachołki wymienimy i tak dalej, w sensie itemki pachołkom. W każdym razie może dzisiaj się rzucimy na jakiś poziom 250. Nie chcę tu być jakoś bardzo odważny ani nic takiego, nie chcę jakichś tam odważnych deklaracji składać, no ale może właśnie ten 250 nam wpadnie. No teraz będzie, mówię, event epicki, dobrze by go było ograć. Co prawda mnie w weekend nie ma w domu, natomiast może w piątek go sobie ogram, zobaczymy jak to wyjdzie. No ale mówię wam, że wiadomo, wymienić sobie przede wszystkim te itemy, już tutaj 15% HP ogarnąć u siebie i u pachołków. No i będzie to wyglądać o wiele lepiej. Tu mamy jakieś buciki plus 16 i mamy runkę, więc możemy wymienić w sumie, dlaczego by nie. Tutaj mamy jakiś paseczek plus 12, no jest runka, ale nie ma dziury, to chyba sobie odpuszczę. Plus 12 to nie jest jakoś wybitnie dużo. Lecimy dalej, teraz mamy jakiegoś kolejnego wojownika, padł nam szybko. Mamy jakieś buty dla woja, no i ciśniemy. Bardzo długo się tutaj rozgadałem na początku, no ale chciałem wam standardowo oczywiście pokazać wszystko, co wam pokazać powinienem. Czyli po prostu powiedzieć, jak ta postać się prezentuje. No i mówię, oczywiście jest ogrywana, tutaj mówię, codziennie się staram, zapominam co prawda o niektórych pupilach, trochę ostatnio taki jest czas, że powiedzmy, no nie mam full fokusu na Shakesie, jak mam być szczery, nie mam full fokusu na Shakesie, więc no wiecie, nie pamiętam dokładnie, że tego i tego dnia jest ten pupil, o tej porze dnia, nieraz na przykład planuję sobie awkę zrobić wieczorem, a się okazuje, że miałem pupila w ciągu dnia do złapania, więc nie ma takiego pełnego fokusu na tym, ale to z perspektywy czasu nie będzie miało jakiegoś ogromnego znaczenia, nie będzie tam robiło jakiejś ogromnej różnicy, więc jakoś bardzo się tym po prostu nie przejmuję. Co mogę wam tutaj jeszcze dodać? No na razie ta wieża, powiedzmy, dość fajnie pada, powiedzmy jakoś to wygląda. Więc no wiadomo, pociśniemy sobie tutaj ile możemy pocisnąć tak naprawdę. Także no, tak jak wam wspomniałem, jak i tak planujemy tutaj grać long term. Oczywiście wiadomo, dobrze by było tą przewagę, nazwijmy to, utrzymać. W sensie takim, że no tam mieliśmy praktycznie topowy level po pierwszych 3 dniach, więc wypadało to dalej cisnąć. No ale jednak raz, że to było wszystko, by było w zasadzie bardzo kosztowne. Zobaczmy w ogóle, jakie tutaj na przykład THC ma runki. W sensie chodzi mi o broń, 10%, no właśnie. Byłoby to dość kosztowne, no bo jednak mówię, tam mówiłem wam dokładnie ile wydałem na ten 200 level w 3 dni, potem doszła nam arenka, codziennie praktycznie 200 grzyba na ulepszenie, żeby kupić to ulepszenie na tej arence, więc najzwyczajniej w świecie byłoby to kosztowne, żeby dalej na tak wysokim tempie cisnąć, także musieliśmy tutaj się wstrzymać, powiedzmy trochę poczekać, no i wyszło jak wyszło. Dobra, ta wieża już nam tutaj powoli stawia jakiś opór, więc może byśmy ją sobie po prostu, no, zignorowali w tym momencie. Powiedzmy, że jeszcze 2, 1, ok, nie ma co. Troszkę pocisnęliśmy, jakieś tam itemki nam wypadły, zobaczmy buciki.
plus 29 statystyk, bardzo fajna runa, więc możemy to sobie oczywiście wymienić. Tutaj mamy co? Tu mamy na wszystkie staty, czy komuś się to przyda? Tutaj nie, okej. Więc to możemy sobie odpuścić. Teraz mamy inteligencję, zobaczmy, plus 19, no niby runka jest, dobra, to wymienię, bo to tam pod kątem runy się może przydać. No i tutaj mamy pierścionek, minus 50, minus 27 i u niego minus 10, natomiast no runka 2%, możemy. Zawsze to tam przy okazji jakieś dodatkowe HP dla tego pachołka. No i dobra, mamy jeszcze dwa rozmontowania, okej, lecimy. Esteros, Sutener, Petyr, zobaczmy jak nam to tutaj padnie. Mamy na niego prawie 3%, w ogóle pomimo zmiany tej broni to aż tak nam dużo to nie dało z tego co widzę. W sensie te procenty jakoś tam znacząco się nie zwiększyły, no ale chyba to jest spowodowane tym, że właśnie rozstrzał tych statystyk jest zbyt duży. W sensie teraz przydałby mi się jeszcze jeden gemik na HP, żeby to jakoś zachować, no ale padło nam to super, mamy 244 level, mamy tutaj jakąś klatę, która nam się za bardzo nie przyda, ale możemy wrzucić do kibla, zobaczmy jak to wygląda u Barbara, minus 45, runka odporność na ogień 6%, dobra, usuwamy to sobie, rozmontowywujemy i lecimy dalej. Teraz mamy podłego liczy krupę, czyli to co nam tak naprawdę daje najwięcej expa. W ogóle ciekaw jestem, bo tak, no na te lochy nam fajnie wzrosło, te lochy powiedzmy jako tako wyglądają, jeżeli chodzi o procenty, no ale na przykład na meduzę z moczar mamy tylko 0,65, potem na toksyczne drzewo mamy 0,15, to jest w ogóle dwóch magów, no nie jest to takie wow, jak myślałem, że będzie. Mam tutaj bardzo dużo golda, w ogóle może tak, jeszcze tutaj spróbujemy sobie tornadko dopchać, to tornadko na pewno też nam jako tako padnie, jakiś tam level dobijemy, może jakieś, no jakiegoś golda ewentualnie. To też by było dobre. Potem jak już to tornado skończę klikać, powiedzmy, to musimy sobie tego golda wydać, bo trochę nam poleciało z tej wieży i z tego wszystkiego. No i potem właśnie pod to 13 piętro spróbujemy się sfokusować. No na pewno mówię, no pachołkom by się przydały lepsze itemy, przede wszystkim itemy z runami, przede wszystkim bronie z runami, to w ogóle bez dwóch zdań. No ale jest jak jest, nic nam niestety nie poleciało akurat z wieży, jeżeli chodzi o bronię, więc nie wygląda to tak dobrze jak powinno. Jak pokonamy 13 piętro, to jeszcze sobie sprawdzę, bo nie wiem czy tam Esterosu dalej nie popchnę, bo chyba wydaje mi się przynajmniej, że tam kolejny przeciwnik również powinien nam paść, bo ten maguś, którego teraz pokonaliśmy, to był blok. W ogóle musimy to zaraz obejrzeć, ale to na spokojnie. Dobra, na razie tu ciśniemy dalej, mamy tornado 200 przebite już w tym momencie, no idzie to tornado. To tornado akurat idzie dość sprawnie, dość nam tutaj fajnie to wszystko no pada, nie? Przynajmniej na razie, dość fajnie nam to pada, już chyba około ponad jeden level samego tornada wbiliśmy, więc to oczywiście jak najbardziej na plus. Jak już się tutaj, może ja tego golda wydam w międzyczasie, tu mamy 2000, powiedzmy do 2100. Nie wiem czy nam w sumie wystarczy, bo to już jest dość drogie, no ale niech będzie jakoś tam dwa, no nie, nie wystarczy nam, chyba trochę nam braknie, dokładnie 11 aż podstaw, no to sporo nam brakło, ale dobra, trochę golda wydaliśmy, nie wiem czy lepiej tego nie zostawiać, ale chyba nie wbijemy tyle leveli, żeby szukać kolejnej broni. Mógłbym co prawda poszukać broni dla pachołków i potem wiadomo, wrzucić do kibla to, no i potem sobie ewentualnie no tam jak coś fajnego poleci to pachołkowi dać, no ale w tym momencie bez eventu epickiego to jest chyba za dużo zabawy, żeby to w ogóle było tego warte, żebyśmy tam no, oddali tym pachołkom broń, żeby w ogóle jakaś skibla nam sensowna poleciała, rozumiecie jak to wygląda. Dobra, lecimy dalej, brakuje nam tak naprawdę niewiele, żeby wbić kolejny level, byłoby spoko to zrobić, nawet bardzo spoko, no ale zobaczymy ile tutaj tych tornad, myślę, że tak jeszcze z jedno, no nie, jedno to może nie, ale tak z 2-3 tornada i ten kolejny poziom powinien być, natomiast teraz mamy ok, wojownika, który nam na szczęście padł i teraz chyba będzie level, czyli dwa nam były potrzebne tornada, żeby wbić kolejny, dokładnie, mamy to, mamy 246, teraz mamy magusia, który też nam raczej padnie, chyba do kolejnego wojownika pocisnę po prostu, do kolejnego wojownika, żeby mieć to z głowy. No i sobie przejść, ok, teraz mamy zwiadowcę, to on też raczej pada dość szybciutko, nie leci tu w ogóle tyle golda, ile myślałem, teraz mamy kolejnego maga, jak to tutaj wygląda, nic nie mamy do wiedźmy niestety, no ale te itemki są dość drogie, chociaż nie, nie aż tak bardzo, to dość drogie, dobra, możemy to zrobić w ten sposób, teraz sobie damy znowu w zręczność, no i co, tornadko, lecimy tornadko, ok, to nam padło, kolejny maguś, no dobra, no mówię, do kolejnego wojownika raczej nam to będzie siadać, raczej tutaj sobie jeszcze dopcha powiedzmy, no tak, oczywiście czarne gemiki też dochodzą, bo w ogóle nie wiem czy tam zwróciliście uwagę na THC, THC już ma chyba same czarne gemy, w tym momencie Order 66 to jest gildia, która ma już nie wiem ile, około chyba 10 salek 15, więc no 10% na czarne gemy to jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, no my w tym momencie nie mamy...
Nie mamy żadnej chyba, jak się nie mylę, dokładnie. Tutaj ziomeczek ma 14, no a reszta tak około 10-12, tutaj jakieś 13, więc no, to też na pewno swoje robi, ale oczywiście to jest przede wszystkim ogromna ilość grzybów. Żeby ciągle na tak wysokim poziomie lecieć, no to to jest ogromna ilość grzybów i jest to bardzo, bardzo kosztowne. Tutaj chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę, no a mi jakoś na tym nie zależy, tak szczerze mówiąc. W sensie, no ciśniemy sobie swoim tempem. Na ten serwer, powiedzmy, cel to było właśnie wbicie tego poziomu 200 w 3 dni. Bardzo się wykosztowałem, jak zresztą wam tam opowiadałem w tym filmie, ile mnie to kosztowało. Wykosztowałem się na to, no i wiecie, teraz tak troszeczkę spasowałem, zwolniłem tempo i powolutku tutaj będziemy sobie grać dalej. Od czasu do czasu oczywiście nagrać jakiś odcinek, jakiś event epicki ogrywać, no i wiadomo generalnie, jak to wygląda. Dobra, nie możemy tu, okej, teraz mamy kolejnego woja. Miałem powiedzieć, że nie możemy tutaj dotrwać do kolejnego wojownika. Tutaj mamy cyk, cyk, dobra, 200, no i teraz sobie możemy polecieć na spokojnie wytrzymałość. No i co? To 13 piętro, to nas w tym momencie najbardziej interesuje. No i jak tego zwiada uda nam się pokonać, a raczej to zrobimy, to sobie sprawdzimy procenty na jakieś tam kolejne lożki ewentualnie. No chciałbym ten 250 wbić, powiem wam szczerze. Chciałbym to dzisiaj zrobić, ale idzie to naprawdę ciężko. Naprawdę tutaj, no który by mieliśmy? Chyba 242 albo 243, jak zaczynałem. Możemy w sumie spojrzeć, czekajcie, bo my tutaj praktycznie od razu... Tu dokładnie te wieże, no i tu, bo wieża nam 243, dobra, no to w tym momencie wbiłem tylko 3 levele, więc no widzicie, nie idzie to za dobrze. No wyczekuję na ten event epicki, tylko boję się, że nie będę miał kiedy go ograć, ale mam nadzieję, że się jakoś uda. Uda się te itemki powymieniać, runki już ogarnąć przede wszystkim na jakieś lepsze. No i wtedy właśnie pójdzie to z górki, pójdzie to zdecydowanie z górki i więcej sobie tutaj zrobimy. No bo nie oszukujmy się, jeszcze w tym momencie to jest taki etap, gdzie jakieś tam delikatne przebieranie, no i możemy oczywiście bardzo fajnie dalej pocisnąć. Tam w ogóle jaka próba, 800 tysięcy, to jest coś niesamowitego dla mnie. No ale raczej on padnie, no mamy, w sensie mieliśmy wcześniej, jak zrobiłem skana na niego 1,5%, więc to jest oczywiście bardzo, ale to bardzo dużo. No a zobaczymy, jak nam to pójdzie w praktyce. No ile on nam da? Myślę, że tak 247 może i by nam dał, bo tak 1,5 levela powinniśmy chyba z niego dostać, tak mi się przynajmniej wydaje. Potem mamy chyba Magusia, chyba 7 to jest Maguś, to już go na pewno z bomby nie zrobimy. No jestem najbardziej ciekaw, dobra się, o, nawet 248, okej. A no tak, no dobrze, tak, no tak miało być, okej. Czyli jeszcze 2 levele, powiedzmy, jeszcze 2 levele tutaj chcę, żeby nam wpadły. Plus 32, bardzo fajne. Możemy sobie oczywiście odzyskać klejnocik. Tam co prawda mogliśmy do kociołka, ale nie ma to sensu. No i jakaś runka 2%, nie? W sensie przydałoby nam się, żeby już tutaj założyć. Tu mamy jakieś brońki, ale o, broń już nam dają plus 25. Dobra, to ten Hyrule, który miałem, nie był jakiś wybitny z tego, co widzę. W sensie to, co znalazłem tam przed odcinkiem, żeby was już tutaj nie zanudzać, powiedzmy, szukaniem takich itemków. Tu mamy premię do PD 2%, to nas bardzo nie interesuje w tym momencie. No punkty życia, dawaj, ewentualnie jakaś brońka. Tu mamy siła, inteligencja, tu nas nie interesuje za bardzo. Tutaj mamy łączna odporność, tam ominąłem niestety runkę, no ale okej, to jest nieistotne. Tutaj broń bez runy nas nie obchodzi, odporność na ogień i są punkty życia. Aha, ja nie mam golda, dobra. No i co możemy teraz zrobić? Dobra, sprawdźmy SF Toolsa, może przede wszystkim, sprawdźmy sobie to na początku, no i właśnie to jest to. Tak myślałem, żeby do zera tego golda nie wydawać, w razie czego, no ale jest jak jest, mogę tam w sumie itemek jakiś sprzedać. Dobra, na wieżę mamy 4%, w ogóle na meduzę z moczar nam też wzrosło, mamy ponad 1%, ale okej, najpierw wieża. Zrobimy to sobie w ten sposób. Wieżyczka 4% nam powinna paść naprawdę szybko. Dostaniemy golda, wymienimy tą runkę. Na Esteros, czyli na Holundra, mamy ponad 3%, więc on też nam padnie, tak jak mówiłem. Tutaj mamy jakąś czapeczkę dla Mariuszka. Plus 13%, tylko nie ma sensu. Rozmontowanko, tutaj sobie kupujemy punkty życia, pyk. Tutaj sobie zamieniamy te runy, żeby było już, powiedzmy, no 4% w tym momencie. To nie jest jakoś bardzo dużo, ale niech będzie. Obejrzymy może tą walkę, bo szczerze mówiąc zapomniałem, więc tutaj dokładnie podły liczy krupa. Zobaczmy, jak to tu wyglądało. Pierwszy unik, drugi z naszej strony, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, okej.
No i dobra, 11 uników, jakieś tam kryty z naszej strony, bardzo spoko. Dobrze, tak jak mówiłem, teraz Esteros, teraz mamy tego Holundra, ponad 3% na niego, raczej łatwo pada, 249. No i ten drogo groźny chyba też nam padnie łatwo. Tutaj paseczka, to ja nie muszę zamieniać, to niech on sobie będzie, może będzie do kibla na jutro. No i teraz, no zaraz to obejrzymy, ale ten drogo groźny chyba też nam padnie. To jest w ogóle tak standardowy schemat, powiedzmy, że jak odblokowujemy Esteros, to pierwszych dwóch nam naprawdę szybko pada, potem ten trzeci to jest blok, bo to jest maguś, no a potem jak tego trzeciego pokonamy, no to potem czwarty, piąty też nam raczej szybko pada, no i chyba szósty to jest znowu mag i na tym szóstym znowu będziemy stać, powiedzmy, jako tako dłużej, ale okej, z tego co widzę, chyba ten 250 level nam wpadnie dość szybko, nie? W sensie dość łatwo, może tak, dość łatwo, jednak ten cel na dzisiejszy odcinek jako tako zostanie zrealizowany, no tylko ten drogo groźny nam jeszcze musi paść, a wiecie co, z czystej ciekawości sprawdzę, bo może jednak to nie będzie takie proste, może mi się coś tutaj pomyliło, zrobimy sobie skana, sprawdzimy, a w międzyczasie obejrzymy oczywiście, jak nam tutaj padł ten Holunder razy 3, drogo groźny, prawie 2%, no to nie, to on jest na spokojnie do zrobienia, tylko po prostu musimy tutaj, no, trafić na szczęśliwą próbę, wiadomo jak to wygląda, tu jakiś kryt za 5 milionów, tutaj mamy kryta, tu mamy kryta, dobra, cyk i lecimy dalej, strefa światła, w tym momencie ten drogo groźny, on nam da 250 level, mamy na wieżę jeszcze 3,5% prawie, więc tą wieżę może jeszcze dopchnę na sam koniec, no i mamy na tą meduzę z moczar ponad 1%, ją jeszcze może spróbujemy ubić, natomiast na nic więcej w tym momencie, na tego wściekłego wilka, to jest maguś w strefie mroku, na niego mamy zaledwie 0,30, więc szczerze mówiąc nie widzę sensu, dobra, siedzi 250, szczerze mówiąc nie widzę sensu, żeby go tutaj dopychać, tu jakiś trinkecik to też zostawimy na później, obejrzymy sobie tą waleczkę, cyk, w ten sposób, no i mówię, tak naprawdę zostaje nam wieża i zostaje nam ta meduza z moczar i na dzisiaj to tyle, ale 250 level dobity, jakoś tam delikatnie nadrobiliśmy tego expa, więc nie ma ogromnej tragedii, ciągle tutaj w ogóle staram się klaser jako taką uzupełniać, ciągle ten klaser mam jakoś z tyłu, nie wiem z czego to wynika, w tym momencie mam prawie 80%, ale jest jak jest, dobra, najpierw wieża, bo jeszcze tutaj mówię, może się wzmocnimy delikatnie, może jakieś itemki dla pachołków nam polecą, może jakaś brońka i tak dalej, więc najpierw sobie ogarniemy wieżę, zostało nam jeszcze tylko 25 pięter w tej wieży, żeby ją ukończyć, no i na sam koniec, tak jak mówię, tą meduzę z moczar i wydaje mi się, że jak meduza z moczar nam padnie, a mamy na nią ponad 1%, więc powinna, no to potem już chyba zamkniemy ten ołtarz szmaragdowej łuski. Tak, dokładnie, ołtarz szmaragdowej łuski, nie wiedziałem, nie mogę się coś wysłowić ostatnio. Dobra, dodaj miejsce na klejnot, tutaj mamy odzysk klejnotu, bo tu mamy runkę 2%, więc bardzo fajny buścik dla Barbara i lecimy dalej. Teraz mamy kolejnego wojownika, no zobaczymy ile tej wieży będziemy w stanie zrobić. Ja tu też nie będę jakoś na hama dopychał, bo mówię, jeszcze chcę iść do tej meduzy, no ale tak czy inaczej... Troszkę tutaj jeszcze popróbujemy, bo o, i mamy jakąś brońkę, no i to jest właśnie to, o czym mówiłem. O, już mamy 7% runkę, zobaczcie, kurde, no to jest akurat bardzo dobry boost, tak szczerze. To akurat bardzo fajnie, że nam się trafiło, nie wiedziałem. Myślałem, że maksymalną runkę, jaką mogę dostać, to jest 6%, no a tutaj jakaś siódemeczka nam też poleciała, więc jak najbardziej git. Lecimy dalej, teraz mamy kolejnego wojownika, zobaczmy, czy jeszcze tutaj, powiedzmy jeszcze ze 100 grzybków na wieżę. Coś takiego, 100 grzybów na wieżę, ile nam tej wieży padnie, to nam padnie, ile nam tam się nie uda zrobić, albo wcale nam się nie uda zrobić, no to trudno i po prostu lecimy do tej meduzy z moczar i resztę grzybków, jakie chcę przeznaczyć na ten odcinek, wydam sobie po prostu właśnie na tą meduzę z moczar i generalnie tamten loszek. Tutaj jeszcze wydam w HP, żeby było. Lecimy dalej, dawaj. No jeszcze jakiś tam, no z jedno piętro, może dwa, trzy, nie obraziłbym się. Zawsze to więcej golda codziennie z awki, wiadomo. Każde jedno piętro w wieży, no to jest 1% golda więcej z tej awki, więc dobrze tą wieżę dopychać jak tylko możemy. Generalnie wszystko najlepiej dopychać jak tylko możemy, bo na tym etapie im wyższy level, to więcej expa z awki, więcej tam generalnie wszystkiego, więc najlepiej grać po prostu jak THC i mieć już 300 poziom, no ale to jest bardzo drogi biznes. Pytałem się THC, ile wydał na tą postać, pytałem się właśnie tego dnia tam, kiedy wbił ten 300 level, bo to było jakoś mniej więcej na streamie, albo tam chwilkę po streamie, no i chyba mi mówił, to zresztą jest informacja publiczna, bo mówił to na streamie, że wydał około 100 tysięcy grzybów. Dla porównania na przykład, czy tam 110 tysięcy, albo 100 tysięcy, albo 110, coś takiego, no i dla przykładu mamy tutaj ziomeczka, który gra bardem, no i wydając mniej więcej
więcej tyle samo grzybów, ma poziom 281, czyli traci 20 leveli do właśnie THC. Wiadomo, THC gra łowcą demonów, więc też jest to po części łatwiejsze ekspienie, no ale tutaj widać, że jednak jak jest różnica 20 leveli przy takiej samej ilości grzybów wydanych, gdzie tak naprawdę no ten drugi ziomek nie gra jakimś tam wojownikiem czy paladynem, no bo to by było wtedy zrozumiałe, no to THC gra oprócz tego, że z ogromną ilością grzybów, z ogromnym budżetem, no to gra również z głową, więc to jak najbardziej się szanuje. Dobra, ta wieża już nam nie pada, lecimy do tej meduzy z moczar, no i zobaczmy, jak nam to wyjdzie, czy ta meduzka nam padnie, czy niestety się nie uda, no i nam nie padnie po prostu, nie? I w sensie, wiecie, nie ubijemy jej. Tam bardzo bliska próba, nie wiem ile jej zostało, z 5000 HP, albo z 6000, albo coś takiego. Tak czy inaczej, popróbujemy tutaj, bo to jest tak naprawdę ostatnie, co dzisiaj jeszcze możemy ubić, na co mamy jakieś tam, powiedzmy, sensowniejsze procenty i dokładnie siadło, i co nam da sensowniejszego expa. Tutaj plus 8, więc to damy sobie na jutro do rozmontowania, powiedzmy. Cyk. No i właśnie, i teraz mamy wojownika, ten wojownik raczej nam szybko padnie, tak mi się przynajmniej wydaje. No i na koniec dokładnie mamy zwiadowcę, króla jaszczura, który również nam wydaje mi się, że szybko padnie. No i cyk, i mamy to, zobaczcie, te trzy lochy nam nawet nie dały levela. Też w ogóle taka ciekawostka, tu mamy minus 3, tutaj mamy ile? Minus 22, tutaj mamy minus 18. Dobra, szczerze, z racji tego, że to ma runkę, to możemy nawet temu barbarowi wymienić. No i mamy jakieś rękawice dla Magusia, to będzie na jutro do rozmontowania. Okej, okay, jeszcze dosłownie jeden skanik, no dobrze by było dobić ten level, bo nam bardzo mało brakuje. Powiedzmy, że jeszcze jeden skanik, zobaczmy tu sobie. Na wieżę mamy 1,62, na Hemoridor mamy 0,89 z tego co widzę. No ale czy ja to chcę, a może po prostu tornadem spróbujemy dobić, żeby już się tutaj, wiecie, nie męczyć, powiedzmy, tylko żeby postawić tą kropkę na D, dobić ten jeden level. Chyba jedno tornado nam to umożliwi tak naprawdę, chyba tylko jak pokonamy tego wojownika, to nam się to uda, a powinniśmy go pokonać, tak myślę przynajmniej. No i już dzisiaj będziemy mieć to dokładnie z głowy. Teraz mamy kolejnego wojownika, już tu nie klikam, wszystko wbiliśmy, w takim razie 8 leveli, więc nie ma tragedii, jakiś tutaj progresik na tym zwiadowcy zrobiliśmy, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeżeli chodzi o jakieś lochy, to wam chyba wszystko pokazałem, tego drogo groźnego bodajże też oglądaliśmy, więc wszystko, co miałem ubić, to ubiłem. Teraz czekamy na event epicki i oczywiście będziemy dalej tutaj cisnąć. Pokazałem wam, jak wygląda serwer, pokazałem wam dosłownie wszystko, jak to się w tym momencie prezentuje. Jeżeli chodzi o pupile, no to my mamy 34, no ale sporo pozapominałem łapać. No a tutaj topka w ogóle w pupilach THC też jest top 1, topka ma już po 40, serca wam pokazałem, jakie są topowe, topeczkę generalnie serwera też wam pokazałem. Tyle ode mnie, a wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek się wam podobał. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawcie, no i pamiętajcie, że od jutra, czyli dzisiaj od północy w sumie, jest już promocja na sklepie internetowym, można używać kodu Neutral, można do mnie wysyłać screeny, jak go używacie, na Discordzie, na Instagramie, na mailu, gdzie tylko chcecie, aby brać udział w comiesięcznym giveawayach. Wszystko. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.